Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Mowa kontrolowana. A my przenosimy się do Warszawy. Tam Jarosław Sellin, wiceminister kultury z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze, witamy. Dzień dobry. Trzeba będzie pisać historię III RP i Ruchu Solidarności na nowo. To są pańskie słowa. Jak pisać? Jaką historię? Jaka ona będzie? W świetle faktów, które w ostatnich dniach poznajemy o tym, jaka była ta najgłębsza polityczna przeszłość przywódcy Solidarności Lecha Wałęsy, ale również podejrzeń, że takie prywatne archiwa, jakie znaleziono w domu Czesława Kiszczaka, mogą znaleźć się w przyszłości w domach innych wysokich funkcjonariuszy PRL-u czy wysokich funkcjonariuszy służb PRL-owskich. Można przypuszczać, że rzeczywiście będziemy dostawać istotne informacje, które każą taką historię na nowo napisać. I co, ISB-cy z zagrobu będą napisać tę historię? Nie, oni już ją dawno napisali, bo to są dokumenty, które były dawno napisane w latach 70. czy 80., tylko myśmy po prostu ich treści nie znali. Mówię bardzo konkretnie, że nie jest tak, że ktoś, kto miał taką przeszłość i ukrywaną przeszłość, jaką dzisiaj odkrywamy w przypadku Lecha Wałęsy, nie jest tak, że to nie miało wpływu na decyzje, które ten polityk podejmował. Można przypuszczać, że miało i wiele rzeczy być może będzie łatwiejszych do wyjaśnienia, dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmował, na przykład już w III RP. Zanim o tym, załóżmy, bo te dokumenty są udostępniane, załóżmy, że są to dokumenty częściowo nieprawdziwe. Możemy takie założenie wprowadzić? No bo żadne z nas ich nie widziało i nie badało, tak? Nie da się tego wykluczyć, że część na przykład pisał Wałęsa, a część teoretycznie tak, pani redaktor, ale tak na logikę biorąc, no trudno naprawdę przypuszczać, żeby tak wytrawny szef służb, jakim był Czesław Kiszczak, trzymał w swoim prywatnym archiwum w domu dokumenty mało wartościowe. Po co by je trzymał? No trzymał jednak rodzynki. Prawdopodobnie jednak rzeczy prawdziwe, wybuchowe. I o tym się niestety teraz przekonujemy. No dobrze, ale gdyby takie założenie przyjąć, które mówię... No bo nie da się tego wykluczyć, o tym mówię, tak? No, tak mi się wydaje, no tak, znaczy ja nie mam pewności. To jest sobie, a za Wałęsa właściwie został już skazany, prawda? Przez historyków, przez IPN, w jakimś sensie, przez część mediów. Nie, do końca. Znaczy to, że Wałęsa był uwikłany we współpracę z SB, właściwie wiedzieli wszyscy już od wielu lat. Wiedzieli wszyscy od wielu lat, zwłaszcza po książce z 2008 roku Sławomira Cęckiewicza, Piotra Gontarczyka, SB, Lech Wałęsa, ponieważ nikt tym historykom żadnego procesu nie wytoczył, żadnego procesu nie przegrali, czyli ta prawda ujawniona w tej książce się po prostu obroniła. Natomiast dzisiaj dowiadujemy się szczegółów na temat skali tej współpracy. I krótko mówiąc, takiej paskudności tej współpracy, bo to nie było jakieś uwikłanie, bo to tak łagodnie dosyć brzmi. To jednak było donoszenie na kolegów, to była realna krzywda ludzka, to było naprowadzanie prowadzących SB-ków na konkretnych ludzi i branie pieniędzy. No tego wszystkiego tak do końca nie mieliśmy pewność. Mówiło się tak ogólnie o uwikłaniu, o pogubieniu młodego robotnika i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj widzimy, że to jest o wiele poważniejsza sprawa. Dobrze, a jeśli przyjąć, że wszystko to prawda, to pana zdaniem to dyskredytuje Lecha Wałęsę w całości? Nie. Mówię jasno, że to rzutuje na... I dlatego mówię o konieczności pisania historii Solidarności i III RP na nowo, w tych momentach, w których Lech Wałęsa miał decydujący wpływ na różne podejmowane decyzje, to rzutuje na to. Natomiast niezależnie od tego, jak będziemy różnie detalicznie jego decyzje rozpatrywać, uważam, że w latach 80. Lech Wałęsa dobrze poprowadził walkę Solidarności z komuną. Oczywiście można się zastanawiać nad tym, dlaczego właśnie takie janinne decyzje podejmował, na przykład w czasie strajku sierpniowego, o zamknięciu tego strajku już po 3 dniach. Potem ogłoszono strajk solidarnościowy, ale to przecież on próbował ten strajk zamknąć na samym początku. Jerzy Borowczak ostatnio mówił a propos historii, że to było wtedy głosowanie, ponieważ dyrekcja dała podwyżkę i ludzie po prostu chcieli skończyć strajk. No tak, ale decyzje podejmował między innymi on. Dlaczego tak, a nie inaczej w czasie kryzysu bydgoskiego? Niezależnie od tego, jak oceniamy wyjście z tamtego kryzysu. Dlaczego był słynny list kaprala Wałęsy do Jaruzelskiego w stanie wojennym, z obozy internowania i potem czasy jego prezydentury. Dlaczego takie, a nie inne wolty były dokonywane?
Przecież ja dwa razy na Lecha Wałęsę głosowałem i w pierwszej, i w drugiej turze, jak wielu Polaków, i mieliśmy z tym związane pewne nadzieje i te wszystkie nadzieje zostały roztrwonione przez niego osobiście, ale z jakichś powodów. Dobrze, ale mówi pan tak, pojawiają się takie komentarze, że przez to, co zrobił w latach 70., przez całe życie był uwikłany w jakimś sensie ze swoją jakąś relację ze Zbecją. To znaczy, że mamy do czynienia z agentem, który agentem był w 70. latach, w 80., który chodził na pasku dalej Kiszczaka w latach 90. i tak dalej? Uważam, że on się jakoś wyrwał z tego uzależnienia z lat 70., ale przecież też wiedział, że ktoś coś o nim wie i jakieś materiały na niego są. I w związku z tym pełnej suwerenności, niekoniecznie takiej polegającej na tym, że ktoś go prowadził, ale takiej, że nie był zdolny do podjęcia jakiejś decyzji albo bał się podjąć jakiejś decyzji, takie podejrzenia mieć można. No to jest jednak taka pamięć, tak, że jeżeli gdzieś się tam zagalopuję albo coś zrobię, co druga strona uzna za przesadę i będzie chciała mnie w związku z tym zniszczyć, to jest w stanie mnie zniszczyć. To jednak oznaczało, że z tą suwerennością decyzji nie do końca musiało być dobrze. No tak, ale idąc jakby tym tropem myślenia, trzeba zacząć analizować to, co się zdarzyło w polskiej historii. Nie wiem, chociażby Okrągły Stół. I co? Spisek elit? Nie, ja zawsze broniłem decyzji o rozmowach przy Okrągłym Stole jako decyzji taktycznej. Sam przecież w nich uczestniczyłem. Natomiast uważałem od początku, że w czerwcu 1989 roku, dwa miesiące po Okrągłym Stole, już popełniono bardzo istotny błąd. Popełniła go większość elit posolidarnościowych, zwłaszcza z tej lewej strony. Popełni ten błąd również Lech Wałęsa. Wtedy naród się wypowiedział, jakiej chce władzy, a jakiej nie chce. I ta wola narodu została zlekceważona. Podtrzymywano układ okrągostołowy jeszcze ponad dwa lata. Przecież u nas się odbyły ostatnie demokratyczne wybory w całej Europie Środkowej. Myśmy to domino zaczęli rozwalać, komunistyczne. Myśmy ten klocek uruchomili. Natomiast byliśmy ostatni po Rumunii, po Bułgarii, po Węgrzech, po Czechach, Słowacji, jeśli chodzi o kraj, w którym przeprowadzono wolne demokratyczne wybory. Więc uważam, że Okrągły Stół powinien był być traktowany przez ludzi Solidarności, przez Ruch Solidarności jako ruch taktyczny do ogrania komunistów, a potem trzeba było brać pełnię władzy, bo taka była wola narodu, a komunistów trwale od władzy odsunąć i przeprowadzić dekomunizację i lustrację. I tego wszystkiego nie zrobiono. A jak pan dzisiaj ocenia takie inicjatywy, by na przykład lotnisko w Gdańsku odebrać imię Lecha Wałęsy, czy apel, by Wałęsa oddał Nagrodę Nobla? Nie wiem, może powinno się zmienić elementy wystawy w Europejskim Centrum Solidarności? Może wyprosić Wałęsa z ECS-u, gdzie ma swoje biuro? Jeśli chodzi o Nagrodę Nobla, to proponowałbym jednak traktować tę nagrodę, odebrał ją Lech Wałęsa, był liderem niekwestionowanym Solidarności wówczas, jako nagrodę dla całej Solidarności, dla całego wielkiego ruchu, który miał wpływ na przemiany polityczne w Europie i w świecie, i mamy prawo być z tego ruchu dumni. I lider tego ruchu by po prostu tę nagrodę odebrał. Jeśli chodzi o nazwę lotniska Lecha Wałęsy, proponuję poczekać, dlatego że no, jednak to miejsce Lecha Wałęsy w historii jest niekwestionowane i myślę, że trzeba trochę czasu, trochę uspokojenia, żeby uznać, jakie to miejsce tak naprawdę jest. Czy zasługuje na takie honory, czy nie zasługuje. A kto ma to uznać? W całym bilansie. Nie, to spokojnie, moim zdaniem jednak prace historyków teraz powinny być uruchamiane, tak jak mówię, że właśnie historia III RP też powinna być troszkę napisana na nowo. I potem to się odkłada jakoś świadomości. No, jest jakiś głos, jakaś opinia dominująca, czy ktoś się przysłużył Polsce, czy nie. Tutaj mamy do czynienia po prostu z życiem dosyć dramatycznym, powikłanym i ten bilans nie jest do końca jasny. Tak? Czy jest więcej zasług dla Polski, czy więcej krzywd, które wyrządził. Jeśli chodzi o ECS, Europejskie Centrum Solidarności, to ja już od jakiegoś czasu stawiam takie publiczne pytanie. Nadal odpowiedzi jakoś nie uzyskałem, ale mam nadzieję, że kiedyś uzyskam. Dlaczego ta instytucja została tak sformatowana i tak funkcjonuje, że nie wszyscy bohaterowie Solidarności, a nawet obecna Solidarność, konkretny Związek Zawodowy Solidarność, nie do końca z tą instytucją emocjonalnie się utożsamiają, że obchody są różnych rocznic w sali BHP, a nie w tym miejscu. Nie wszyscy ludzie Solidarności, bohaterowie Solidarności, dobrze czują się w tym miejscu. Ale to jest jakiś problem. Ale to jest pytanie do szefa ECS-u Basila Kreskiego, czy szefa do Solidarności? Do szefa, do rady programowej. Uważam, że miało być inaczej, że to miało być miejsce
gdzie wszyscy ludzie Solidarności, zwłaszcza legendy Solidarności, bohaterowie Solidarności dobrze się czują. A przecież doskonale wiemy, że tak nie jest. To ja w pańskim imieniu ponowię to pytanie, jeśli pan pozwoli. W czwartek o 8.30 będzie w tym studiu Bazil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Chciałam zadać inne pytanie. 26 milionów złotych odszkodowania dla Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka za cofnięcie funduszy na 2 tygodnie normalne. Jest ugoda, została potwierdzona w sądzie. I tak sobie myślę o tej sprawie. Tak, była decyzja zarządu PiS, by takie pieniądze przyznać. Potem była decyzja zarządów PO, by nie dawać. I jest decyzja, by jednak wypłacić, kiedy rządzi PiS. No tego się nie da ocenić jako decyzje merytoryczne, panie ministrze, jak pan uważa? Bo to była decyzja polityczna w czasach rządów PO-PSL. A czemu akurat wtedy? No to zacytuję wicepremiera rządu PO-PSL Janusza Piechocińskiego. Mamy maj 2014 rok. Rządy PO-PSL jak najbardziej i Piechociński mówi tak, wicepremier w tym rządzie. Kwestia geotermii toruńskiej stała się przedmiotem gry politycznej i to był główny powód, dla którego geotermia nie otrzymała publicznych środków, które powinna otrzymać. Jak ja mam to rozumieć? Czyli jakaś decyzja polityczna zapadła, a nie merytoryczna na temat tego, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, czy się należy, czy się nie należy. Mało tego, wicepremier tamtego rządu mówi, że oni powinni byli te środki otrzymać, ale z jakichś powodów politycznych ich nie otrzymali. No to kto robił wokół tego w takim razie politykę? No dobrze, a rozumiem, a jak a propos w ogóle pieniędzy, jakby zasilenia w jakimś sensie działalności ojca Tadeusza Rydzyka, tak, czy to trochę nie wygląda tak? Nie udało się przekazać pieniędzy przez Ministerstwo Kultury, nie udało się przez Ministerstwo Nauki, to się udało przez Fundusz Ochrony Środowiska? Ale ja bym tych rzeczy tak nie mieszał. No, tutaj mówimy o konkretnym planie biznesowym związanym z geotermią, z nowymi źródłami energii, cennymi zresztą i są specjaliści z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uznali w swoim czasie, że warto tutaj dać dotację, żeby taki proces uruchomić. I tak bym to interpretował. No dobrze, czyli pomoc dla szkoły też powinna być pana zdaniem? Jeżeli prowadzi działalność kulturalną i zawsze to podkreślałem, a prowadzi, bo wiem, bo tam bywałem, to jak najbardziej na granty, których mamy 33 różne programy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na różnego rodzaju granty, może występować tak jak każda inna szkoła. Nie ma żadnego problemu. I jeszcze jedno pytanie. Czy, kiedy i ile będzie wnosiła ta powszechna opłata audiowizualna, która ma zastąpić abonament? Czy to już jest wiadome? Jeszcze nie. Prace nad tą ustawą trwają, ale rzeczywiście kwestia finansowania przyszłości mediów publicznych jest tutaj kwestią zasadniczą, najważniejszą w gruncie rzeczy, bo wiadomo, że abonament jest słabo płacony przez Polaków i też ktoś politycznie za to jest winny. Już o tym wielokrotnie mówiłem. I tutaj nad tym pracujemy. Myślę, że wypracujemy taki mechanizm, który da mediom publicznym bardzo solidny oddech, jeśli chodzi o finansowanie publiczne. A obywatele zaczną płacić tę opłatę audiowizualną raczej od stycznia? Do połowy czerwca ma być ta duża ustawa medialna, nad którą pracuje mój kolega w ministerstwie, minister Krzysztof Czabański i od nowego roku te nowe rozwiązania powinny wejść w życie, od nowego roku 2017. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.